kurczę, zamarzło. O, moje ręce. Gorsze jest to, że zamarzła brama i nie mam jak puścić ogierków. No nie, w takim razie wezmę te siatki. No przecież jak to ich nie wpuszczasz w taką pogodę? Zwłaszcza, że klacze chodzą na dworze. Maluchy będą zazdrosne i smutne, że nie mogą wyjść na dwór. Tylko przydałoby się to jakoś zabezpieczyć. Czymś związać? Nie wiem. Dobra, jeszcze wezmę palety, żeby ta siatka była bardziej widoczna dla koniurów. Siemanko! Dzisiaj mamy piękny dzień. Jest trochę śniegu. Chodzi troszeczkę słońca. Nie jest aż tak pochmurno. I idziemy wypuścić koniury. Co, maluchy, na dwór! Ręce to mi dosłownie zamarzają. Dzisiaj mam trochę obowiązków. Na początku trzeba przenieść trochę marchewek. No i wyczyścić wszystkie boksy. Całą stajnię. I pościelić maluchom. Ale powiem wam, że dobrze, że w tej stajni jest ciepło. Bo nieważne jak zimno jest na dworze, to w stajni jest na pewno parę stopni na plusie. I maluchom jest przyjemnie. Dla koniurów przyszła taka wielka paczka. Paczka marchewek. No i trzeba zanieść do stajni, żeby się rozmroziło. Nie wiem, przerzucę trochę ręcznie, bo nie mam pojęcia, ile one tego zjedzą. Rzucę trochę, niech ona rozmarznie i wieczorem damy koniurom na kolację. Co, maluchy? A wy czemu nie na dworze? Czemu nie na dworze, co? A to czemu nie na dworze? Na dwór! No i standardowo sprzątamy stajnie, to wjeżdża herbatka. Dzień bez herbatki to dzień stracony. Dobra, zabieramy się za sprzątanie. Do wyczyszczenia jest aż 8 boksów. I się na pewno trochę zejdzie. To nie należy do najprzyjemniejszych obowiązków, no ale niestety trzeba to zrobić. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to zajmuje trochę czasu. A mam masę pracy do wykonania z końmi, bo muszę przygotować Elaine. Wypadałoby poćwiczyć z Nilsimą, trochę zacząć na niej jeździć. Bo Nilsima ma trochę problemów behawioralnych. Przydałoby się potrenować z Marlenką, ale niestety w taką pogodę się nie da, bo ziemia jest za twarda. Oj, mam jeszcze dużo pracy ze źrebakami, a często po czyszczeniu stajni jestem po prostu padnięty. O, obowiązków jest cała masa. Ale najważniejsze to nie narzekać i cieszyć się, że robi się to, co się lubi. W sensie nie sprząta kupę, tylko spędza czas z końmi.
Czekajcie, oszczajcie to. Najlepsze jest to, że tych pajęczyn jest cała masa, a do tej pory nie widziałem żadnego pająka. Chyba się przede mną ukrywają. Dobra, dwa boksy sprzątnięte, więc chwila przerwy i idziemy do koniurów. Zobaczymy, co słychać u klaczy. Co koniury? Koniury, 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 koniury! Marlenka moja, ty piękności! Marlenka! Co pięknostka! Co pięknostka! Marlenka jest jedyna czysta. Znaczy, po prostu u niej nie widać. Marlenka najbardziej lubi śmiganie po tyłku. Tak? Po tyłku. A co zrobi? Marlenka. Co się stało? Przestałem ci śmigać. Tak? Jeszcze. Tak? Po tyłku. Po tyłku było najlepiej. O jajko. Dobra, wracamy do roboty. Bo jeszcze dużo boksów do sprzątnięcia. A, zapomniałbym kubeczka. No i finito.